Tu jest kamera. Tu jest, dobra. Dawno mnie nie było. Nagrałam dla Was długi, ponad 20-minutowy filmik o książkach. Ale niestety, światło tak wariowało w pokoju, że no, ten filmik nie nadaje się zupełnie do publikacji. Ale trudno. Nic to. Jakoś to przebolałam. Chciałam Wam pokazać dzisiaj, jakie piękne talerze udało mi się upolować. W Niemczech jest często... O, firma Kaiser. O! No, zobaczcie. Tak. Ten oto budynek przecież stoi w Burger Parku. Tam, gdzie byłam spacerować z moją koleżanką. Przypadek? Nie sądzę. I te talerze oto znalazłyśmy właśnie podczas wspólnego spaceru z moją koleżanką tutaj po naszej okolicy, po mojej okolicy. Bo ona mieszka teraz w Bremen. Często praktykuje się tutaj wystawianie różnych rzeczy jakby w prezencie. Wiele ludzi tutaj, chcąc pozbyć się różnych rzeczy, wystawia je po prostu przed dom z dopiskiem zufer schenken, czyli żeby nie obawiać się, te rzeczy można sobie wziąć po prostu za darmo. I tak było oto z tymi talerzami. Jeden tutaj wisi właśnie z wiatrakiem. Nie wiem jeszcze, czy je tutaj powiesić. Już widzę je tutaj w ogrodzie zimowym. Muszę je ładnie jakoś rozmieścić, ale chyba zawisną one tutaj jako ozdoby. Dodatkowo jeszcze zaopatrzyłam się w taką walizę, gdyż u nas walizki to towar deficytowy. Często przy częstych podróżach jest tak, że one się szybko niszczą. Także taka walizka też została przeze mnie zabrana. Dwa tygodnie temu też robiliśmy coś takiego, że wystawialiśmy przed dom wszystkie rzeczy, których nie potrzebujemy i wtedy zainteresowane osoby mogą sobie te rzeczy przejrzeć, zabrać, co się nadaje jeszcze do ponownego wykorzystania, a co się nie nadaje, to wtedy był umówiony termin, że firma, z którą mam podpisaną umowę, Kicio, że firma, z którą mam podpisaną umowę, te rzeczy od nas odbiera. Ale widziałam właśnie kilka osób, które tam szperały, gmerały, także mam nadzieję, że część rzeczy znalazła swoich następnych właścicieli, a część niestety już poszła na sprasowanie. Jak widzicie, pogoda u nas w miarę. Chciałoby się, żeby było troszeczkę cieplej, no ale nie można mieć wszystkiego. Nie pada deszcz, ani śnieg. Także to już jest powód do zadowolenia. Co tam chciałam Wam opowiedzieć o tych książkach, moi mili? W tym momencie mam przerwę od kryminałów. Po Człowieku nietoperzu stwierdziłam, że robię przerwę od Jones, bo Człowiek nietoperz to do tej pory jedna z najsłabszych książek, które czytałam, najsłabsza Jones, bo według mnie na pewno. Dlatego stwierdziłam, że przerwa mi się przyda. Także to jest pierwsza pozycja jego z tej serii o Harem Hall. No, według mnie taka trochę przeciągana, trochę na siłę. Także no. Ale myślę, że niedługo wrócę do następnych. To jest też tak, że jak właśnie spaceruję sobie z wózkiem, to podobają mi się książki, które też jakoś, których akcja szybko się dzieje. To mnie też tak napędza. Daje mi taką też energię. A teraz... Co teraz czytam? Teraz czytam Martwe dusze Gogola.
miałam ochotę na coś właśnie z literatury rosyjskiej i padło na Martwe dusze. No, to jest zupełne przeciwieństwo Ionesbo, ale no, też polecam. Całkiem co innego, zupełnie inna narracja, zupełnie inne opisy, inny klimat, ale no mówię, jak ma się ochotę na jakąś odmianę od tych kryminałów, to jest to dobra pozycja. Skończyłam też czytać Czarownicę Kamili Läckberg. Dwutorowa narracja. 1600 któryś rok, wydarzenia z 1600 któregoś roku i czasy współczesne. I te czasy współczesne też tak idą dwubiegunowo, tak kolokwialnie mówiąc. Mamy rok na zmianę 1985 i 2015 bodajże. Dwa powiązane ze sobą wydarzenia, dwa tajemnicze zaginięcia dzieci. No i akcja zmienia się bardzo szybko, te losy tych bohaterów przeplatają się, do tego lokalna społeczność, która czasem chce pomóc, a nie pomaga, tak jak to właśnie na prowincjach bywa, w takich małych społecznościach. Wszyscy wszystko o sobie wiedzą, komentują, wyciągają wnioski, próbują naprowadzić, próbują snuć jakieś aluzje. Każdy, kto mieszkał na wsi lub mieszka na wsi lub właśnie w małej miejscowości, w małym miasteczku, wie zapewne, jak to wszystko się odbywa, zna te mechanizmy. Ja wychowałam się na wsi, w bardzo małej miejscowości, gdzie właśnie wszyscy wszystko o sobie wiedzieli, gdzie plotki różne niosły się z prędkością światła, że nie zdążyłam jeszcze wrócić ze szkoły, a już była jakaś histeryjka u mojej mamy zasłyszana. Nie no, śmieję się. Akurat ze mną jakoś nie było większych problemów i okazji do plotek tym bardziej, aczkolwiek właśnie to też był taki, myślę, pretekst. Kilka historii na swój temat słyszałam, bo wiecie, jak to jest, jak jakaś jest wzorowa uczennica, powiedzmy, która jest spokojna, chodzi do kościoła codziennie, właśnie czyta książki, no to nic się nie dzieje, tak? Nuda, hello. Trzeba tu coś dopowiedzieć, może tutaj coś z kimś się ożenić, może tu ją z kimś spiknąć, może tutaj... Pamiętam historię, jak do mojej babci od strony taty dotarło, że ktoś powiedział komuś, że ja biorę ślub, bo jestem w ciąży. I moja babcia się dowiedziała właśnie od jakichś tam też innych kobiet. A okazało się, że w ogóle chodziło to o zupełnie kogoś innego. Być może zbieżność nazwisk wtedy. No ale wiecie, o co mi chodzi. Takie na siłę też tworzenie różnych historii. Czasem śmiesznych, ale czasami można komuś zrobić krzywdę. Bo rodzice mogą uwierzyć w taką historyjkę. Społeczność może uwierzyć. Jeszcze w tamtych czasach to był mały problem, bo nie było mediów społecznościowych. To tylko po prostu mnie mogło być przykro, moim rodzicom, moim znajomym, chłopakowi, koleżance, przyjaciółce. A teraz to jest troszeczkę inna historia. W dobie Instagrama, w dobie Facebooka, no to wiadomości szybko się rozchodzą. No i przekichane mają młode osoby pod tym względem. Muszę przyznać, jeszcze na wsi, no, trzeba tutaj trzymać rękę na pulsie i rodzice muszą, wydaje mi się, obserwować jeszcze baczniej niż kiedyś. No, ale oczywiście nie wszystko się zauważy, nie ze wszystkim dzieci przyjdą do rodziców, jeśli jest ten kontakt
porządku i fajny z rodzicami, no to tak. Gorzej, jeśli ten kontakt jest troszeczkę mniejszy, jakaś taka zażyłość jest mniejsza. No ale tu się rozgadałam. Mówiłam o książce Kamili Läckberg i tam jest też dużo współczesnych tematów poruszanych, właśnie temat uchodźców i tego, jak właśnie nowo przybyłe osoby są postrzegane przez te już, które zamieszkują daną miejscowość. Nie są to łatwe relacje, jest dużo stereotypów. Tak jak tutaj właśnie też w Niemczech jest bardzo dużo uchodźców. Akurat ja w tym regionie, gdzie mieszkam, w ogóle tego nie odczuwam. Nie widzę tą miejscowość, nie są to łatwe relacje, jest dużo stereotypów. Tak jak tutaj właśnie też w Niemczech jest bardzo dużo uchodźców. Akurat ja w tym regionie, gdzie mieszkam, w ogóle tego nie odczuwam. Nie widzę tego dopiero jak tak naprawdę jedzie się do miasta, do centrum, to wtedy jest widoczna ta różnorodność kulturowa. Ale właśnie w tej książce jest też poruszony ten temat i tego właśnie, jak można zrobić krzywdę komuś poprzez różne nieprawdziwe informacje na jego temat. W kolejce czeka też właśnie literatura współczesna polska, ale tego jeszcze nie zaczęłam. I czytam równocześnie od jednego Lucypera, Anny Dziewit-Meller. Językowo, no po prostu poezja. Jeśli ktoś uwielbia taką inną literaturę, taki ten inny język, no to polecam. Świetna książka. Warstwa językowa jest po prostu bardzo okazała. Wyszukana, ale nie zmienia to faktu, że czyta się bardzo szybko i bardzo sprawnie. Także pozazdrościć kunsztu. Mnie osobiście interesują bardzo właśnie małe miejscowości. Moja praca maturalna była poświęcona prowincji, moja praca licencjacka była poświęcona także prowincji i takim małym miasteczkom XIX wieku. Praca magisterska również i to właśnie tak pięknie rozwijało się właśnie praca maturalna, właśnie prowincje małe ojczyzny, praca licencjacka, prowincja w poezji polskiej, głównie w literaturze XIX-XX wieku i później praca magisterska. To była prowincja w filmach i to było takie właśnie jeszcze zawężenie, prowincja w filmach Andrzeja Barańskiego. Kojarzycie Andrzeja Barańskiego? Wydaje mi się, że niewiele osób go kojarzy, a warto. No to nie jest taka wartka akcja, jak teraz są wszystkie współczesne filmy, ale jeśli ktoś lubi prowincję albo lubi wracać do czasów, kiedy się na przykład wychowywał na prowincji tak jak ja, albo interesuje kogoś taki temat, to polecam serdecznie jego filmy Nad rzeką, której nie ma. To są głównie adaptacje powieści. Dwa księżyce na przykład. Cudowny film, bardzo długi, ale bardzo taki klimatyczny. Taki, gdzie marzenia senne mieszają się z jawą. Taki klimat wakacyjny. No, naprawdę. Jeśli byliście w Kazimierzu nad Wisłą, w Kazimierzu Dolnym, to polecam Wam obejrzeć ten film. Jeszcze trzecim filmem, którym się zajmowałam, była właśnie Kobieta z prowincji. Miałam okazję zgłębić wszystkie te mechanizmy. Którymi kierują się mieszkańcy prowincji, co tam się dzieje, z czego to wynika.
Miło było się przenieść też w filmach do Kazimierza. To są też moje rodzinne strony i w Kazimierzu byłam zawsze minimum raz w roku, minimum raz w wakacje. Jak było jeszcze lato filmów z Adusią moją. Jeździłyśmy. Też taki fajny czas. Cały dzień w Kazimierzu. Mnóstwo artystów, malarzy, fotografów, aktorów, reżyserów. Po prostu można to było czerpać. Niestety później, ponad 10 lat temu, festiwal Lato Filmów został przeniesiony. I troszeczkę Kazimierz, wydaje mi się, że stracił na tym. Później chyba zamiast tego był festiwal Dwa Brzegi, o ile się nie mylę, no ale to już nie to samo. No tak, znowu się rozgadałam. Co do książek, może polecicie mi coś, co bym chciała przeczytać. Mam ochotę ostatnio na coś klasycznego. Właśnie klasykę literatury rosyjskiej albo francuskiej. Bracia Karamazów może. Ja chyba zaczęłam czytać, ale nie podołałam. Pamiętam, że czytałyśmy na zmianę na filologii polskiej, gdyż no, literatura rosyjska, takie pozycje, nie wyrobiłyśmy się z moją Pauliną. Ze wszystkim. No i warto by było teraz właśnie do tego wrócić. Do czytania i słuchania moich książek korzystam z aplikacji Legimi. Nie jest to żaden film sponsorowany. Płacę co miesiąc z własnego konta. Za to niestety, ale słyszałam, że wy nie musicie. Moim zadaniem na tym kanale, jednym z kilku, jest szerzyć po prostu literaturę. Chcę Was mobilizować do czytania książek, chcę Wam pokazywać, że czytanie książek może Was w mig przenieść do innego świata, do świata Waszych ulubionych bohaterów, do świata wartkiej akcji, do świata, w którym zapominacie o wszystkich problemach dnia codziennego. I czytając książki można przeżyć taki katharsis, po prostu oczyszczenie. Oczyszczacie swój umysł, jednocześnie zaprzątając go losami różnych bohaterów. Ja mam czasem tak, że różne wątki i bohaterowie śnią mi się, że ja jestem jednym z bohaterów, że śnią mi się inne rozwiązania, że śni mi się inne zakończenie książki. To jest tak niesamowite uczucie. Mam nadzieję, że mój synek też będzie lubił czytać książki i Was do tego jak najbardziej namawiam. Ale jeśli macie problem z dostępem do biblioteki albo nie macie funduszy, żeby co chwilę kupować nowe książki, możecie korzystać z aplikacji mobilnych. I jedną z takich aplikacji jest właśnie Legimi. I Legimi, przez przypadek dosłownie dowiedziałam się, że podpisało umowę z bibliotekami w Polsce i możecie, jeśli macie aktywne konto w jakiejś bibliotece, możecie poprosić po prostu o dostęp do Legimi, o darmowy dostęp. I macie, z tego co wiem, w niektórych przypadkach jest to opcja na miesiąc, w niektórych przypadkach na 3 miesiące, dostęp do bazy książek Legimi, e-booków i audiobooków. Także jeśli byście mieli ochotę, to zachęcam Was do tego, żebyście się może zorientowali, bo no, czasem właśnie w różnych sytuacjach można sobie na smartfonie, na tablecie zajrzeć do naszej książki w autobusie, tramwaju, nie wiem, przed snem jeszcze, jak nie możecie zasnąć, a nie chce Wam się iść po książkę. Może komuś się to przyda, może to się komuś spodoba. Mówię, ja na to trafiłam przez przypadek i ja niestety chyba nie mam takiej opcji już, bo wydaje mi się, że nie mam aktywnych kont w polskich bibliotekach, ale moja mama albo ktoś jeszcze z mojej rodziny, mam nadzieję, że z tego skorzysta.
Także Was też namawiam. Dajcie mi znać, jakie książki czytacie, co lubicie czytać. Może jakąś propozycję dla mnie, jakiś challenge, co mam przeczytać. I postaram się to przeczytać. To by nie było złe. Co by na to? No dobrze, moi kochani. Ciekawe, co będzie z tego filmiku, bo tak nie ukrywam, że troszeczkę nagrywam go na próbę, żeby zobaczyć, jak to będzie z tym światłem. Nie śmiejcie się z mojego 3-minutowego filmiku z koktajlem. No ale mówię, później było nagrane jeszcze 20 minut, które przepadły. Życie. Żyćko. Miejcie miły tydzień, miły weekend, bo pewnie opublikuję to w okolicach weekendu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia z tym razem. Pa!